Są jakości, dobrze. Dobrze, możemy w takim razie zaczynać. Skoro są jakości, no to nic nie przeszkadza. Cześć Itsuro, witam serdecznie. Jak tam leci w ten burzowy, gradowy dzień? Mamy jakby ustąpienie fali upałowej, ale za jaką cenę? Znaczy się, my osobiście nic się nie stało, ale wiem, że były trąby powietrzne, duży grad, zalewania, masakra. Cześć Sebastian. W moim pokoju przynajmniej... W moim pokoju przynajmniej zrobiło się tak w miarę w końcu przyjemnie do życia, bo przez cały tydzień to umierałem praktycznie. Jak wrażenie z Breath of the Wild? Super, bardzo jestem... pozytywne mam wrażenie. Mam wrażenie, że za każdym razem jak odpalam Switcha, to idę na taką małą osobistą przygodę, kiedy odpalam Breath of the Wild, żeby jakieś tam... To przez to też, jaki ten świat jest duży, że jak sobie pomyślę, pójdę dzisiaj, ogarnę jakąś wieżę, którą kiedyś tam widziałem w oddali i ta droga zajmuje jakąś godzinę, po drodze jakieś, nie wiem, są różne eventy, może jakąś świątynię się znajdzie, fajne to jest, bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że bardzo sprzyja to takiej handheldowej, też handheldowemu doświadczeniu, bo po prostu jest dużo małych rzeczy do zrobienia, przez to zawsze jak odpalisz tę konsolę i trochę pochodzisz, to coś przez jakiś tam czas zrobisz, uda ci się coś osiągnąć, więc to też na pewno na plus, że udało im się uchwycić takiego ducha handheldowego, nie zatracając przy tym wartości całej gry. A dla mnie to jest o tyle fajne, że ja dużo planuję grać przy dojazdach do pracy, więc siłą rzeczy ten czas jest ograniczony. Mam oczywiście podłączoną konsolę do ten deck do telewizora i w domu jak gram na tym, znaczy do monitora i w domu jak gram to na monitorze, ale... Wrzątek. Ale kurwa, uwielbiam pić ciepłe. Gorące, uwielbiam pić gorące. Uwielbiam, jak po prostu wypala jamę usną. Oczyszczenie wtedy przychodzi. Cześć Damian. Okej, okay, słuchajcie. Will of the Wisps, Ori and the Will of the Wisps, oglądaliście na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje. Cześć Jerychon. Streamy z Blind Foresta. Ze mną i z Shinjim jako grającym. Shinji, nie, uzgodniliśmy, że ja będę robił Will of the Wisps sam. Gra bardzo świeża, bo wydana w marcu 2020 roku, czyli ona ma ledwie rok i 3 miesiące. Nówka praktycznie. Niki ucina na streamie. A, dobra, widzę, co się dzieje. Już ustawione. Ja powiem tak, zagrałem w Blind Foresta. Dla mnie Blind Forest był fantastyczny. Ja do niego wracałem mnóstwo razy. Mnóstwo razy przez to, jakim kompaktowym, kompletnym doświadczeniem był Blind Forest. Więc ja, mnie nie trzeba było długo przekonywać, żebym zakupił sobie Will of the Wisps. Zagrałem. I... No, powiem tak, dużo rzeczy, które mi nie działały w Blind Forestie, zostały dopracowane w Will of the Wisps. Też jest to gra, która uważam, że jest
naprawdę świetną Metroidvanią. W ogóle będą czwartki Metroidvaniowe, bo ostatnio... nawet w pewnym momencie Metroidowe po prostu, jak skończymy Wheel of the Wisps. Ostatnio robiłem głosowanie na Discordzie Urlopowiczów. Jakie gry i w jakiej kolejności przechodzimy w ramach Metroidowych czwartków? Teraz ujawniam, że to czwartki. Jako, że na Valiant TV ogólnie były pokrywane Metroidy w wielu postaciach, formach. Był oryginalny Metroid, AM2R, Zero Mission, Super Metroid, Fusion, Prime pierwszy. A wychodzi Dread, którego będę prawdopodobnie streamował. Będę streamował Metroida Dread. To fajnie by było nadrobić te części 2D i Other Emma, które pominęliśmy, czyli Samus Returns. Chodzi mi właśnie głównie o tę grę, też o Other Emma. I przypomnij sobie fabułę Fusion, ponieważ Dread jest bezpośrednim sequelem. Stwierdziliśmy, że kolejność będzie Fusion, Other M, Samus Returns, czyli w kolejności wydawania. No zobaczymy, jak ewoluowała rozgrywka, zobaczymy, jaka była fabuła Fusion i jakie rozwiązania gameplayowe były tam, jak Other M kompletnie wysypał praktycznie serię i jak Samus Returns podchodzi do tematu i czego też mniej więcej możemy się spodziewać po Dreadzie, ponieważ Samus Returns było robione przez studio Mercury Steam, które też robi nowego Metroida, więc to jest plan. M w Other M stands for M-Baby. Dobra, ale tyle by było z gadania. Zaczynamy Wheel of the Wisps. Oczywiście mam swój 100% zapis, jak widzicie, 12 godzin. Czyli jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy wyrobieni w jakieś półtora miesiąca. Poziom normalny, ponieważ ja abstrahuję, ja oddalam się od aktów masochizmu, które czyni taki Shinji i nie uważam, że przechodzenie na trudnym jest zdrowe, zwłaszcza, że w Orim jest to robione na chamsko, czyli po prostu zmieniamy wartości obrażeń, które zadają przeciwnicy i przyjmuje Ori. I tyle. Mamy widok na wielkie drzewo, które ostatnio udało nam się ożywić. Dzięki wydatnej pomocy Kuro, która podleciała tam i wrzuciła orba. Jesteśmy w jaskółczym gnieździe. Polska wersja jest by the way, więc będą polskie nazwy. Bo czemu nie? Jest dalej piękna płynność ruchów, wszystko to, za co Rigo lubimy. Oczywiście nie ma pełnego movesetu, jaki miał. Cześć Marcin, ja się spytałem Shinji'ego, czy mogę robić Wheel of the Wisps następne i stwierdził, że spoko. Zwłaszcza, że dla mnie to jest bardzo dobry pretekst, żeby Wheel of the Wisps ograć ponownie, bo przychodziłem tylko raz w porównaniu do jakichś 50 Blind Foresta. Widzieliśmy przed chwilą Gumo. Cześć Bryki. W ogóle jak tam dźwięk z gry? Jest okej? Bo ja ustawiam go na trochę głośniej niż moje standardy typowe. Mam nadzieję, że nie jest jakoś... Zresztą muzyka w Orim nie jest jakaś głośna, bombastyczna, więc stwierdziłem, że to będzie okej. To też zależy od momentów. Jest i... Naru, tak się nazywała? Jest Ori, jest Gumo i jest... Ku. Czyli nowy członek wesołej rodzinki, właśnie ostatnie dziecko Kuro. Więc zaczynamy mniej więcej tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, tak? Kuro nie żyje, wszyscy są szczęśliwi, a Ku jest wychowywana przez
tę trójkę. Zresztą widać, w ogóle można zobaczyć na tym kamieniu po lewej, widzicie na tym kamieniu, że jest tam Ikuro, jako ten duży, ta duża sylwetka w tle. Dzisiaj są letnie wyprzedaże? Bo jak tak, to sobie później sprawdzę, co jest na... co jest dobrego na przeceny, chociaż już w tym miesiącu miałem nic nie kupować po tym, jak stwierdziłem, że chcę Switcha i musiałem sobie kupić jeszcze do tego grę. Więc nie działa. I próbujemy uczyć ku latać. No biedna się boi. Gumo, Gumo jest jak takie... Nie mały bąku, leć. No i poleciał. 2 metry. 2 tygodnie przed... No ona będzie trwała przez... Pewnie jakieś 2 tygodnie, Boże, współczuję. Także zaczynamy dużo bardziej pozytywnie niż w przypadku ostatniej części, gdzie zaczynaliśmy od śmierci Naru. I absolutnie, absolutnego zbliżania się do zagłady świata. Tutaj zaczynamy od zdecydowanie weselszego tonu. Patrzymy, jak Ku i reszta po prostu spędzają czas w Nibel. Które swoją drogą jest naprawdę ładne. Styl graficzny w Blind Forest został jeszcze bardziej dopracowany i podciągnięty pod konsolę już obecnej generacji. Ajajaj. Mateja, niestety. No Ku ma jedno skrzydło takie, jest poprane totalnie. Można zobaczyć, że jest... brakuje tam piór. Przez co nie może zbić się w powietrze. No mam taki interaktywny wstęp, możemy trochę pokierować Orim. No nie żeby coś, Ori, ale macie mafia za 15 zeta. Dobry kieps. Ja bym sobie wrapa zjadł. Ale już tak za dużo jadłem w tym tygodniu jakichś takich rzeczy fast foodowych i innych takich, więc odpuszczam. Dzisiaj też miałem ochotę, ale odpuściłem. Twardy jestem. A chciałem właśnie mówić, że macie przecież przedmiot, macie itema. By the way, tego chyba nie było w poprzedniej grze, ale Ori teraz może wspinać się i zjeżdżać po pnączach. To już jest taka pierwsza rzecz odnośnie mobilności. I od początku gry może też odbijać się od ścian, czego nie było w jedynce, ale wiadomo, że część umiejętności powinna zostać zachowanych. Pyrkokuro.
czyli umiejętność, którą znamy, która nie była jakoś bardzo często używana, umówmy się, w Blind Forest. A! Ha! Czyli mogę też, zobaczcie, mogę też od razu... O nie, nie mogę. Myślałem, że mogę od razu się czepiać ścian, ale nie. Ześlizguję się z nim. Okej. Czy stamtąd z góry nie mogę zaskoczyć? Mogę, pewnie, że mogę. Zrobimy zaraz transplantację organu. Czy to twój kasztan? I mean pióro. Jorgen von Piton. Goma, wstawaj, zasarałeś się. Wujek gumo naprawi. Na ślinę. Nie no, przywiązali ładnie. Na pewno wszystko będzie okej. Okej, teraz możemy trochę posterować ku. I możemy wzbić się w powietrze i szybować, tak samo jak przy użyciu piórka Kuro, czyli RT. Mamy też double jumpa. O! Tu jest Kuro. Znowu. Jak tutaj wlecimy na górę, to widać. O! I tu jest na górze! Zobaczcie! Patrzcie, tu! Nie widziałem tego wcześniej. O, proszę! Kuro patrzy. Dziwne to Banjo Kazooie. Szkoda, że nie możemy po prostu latać. Oj! Leci! Cześć, samuraju! Nie no, bajecznie to wygląda. Uwielbiam styl graficzny tej gry. Jakkolwiek zawsze uważam, że gameplay ważniejszy niż grafika, tak dobra prezentacja potrafi tak sprzedać grę również. Można się po prostu zachwycić. A o tak, mania darmowo na tym, na Epiku. Jak się gra? No Puyo Puyo, wtedy co robiliśmy drogę, to miałem szczęście, że pograłem w Min Bean Machine trochę. Ale ambitnie, Ku na pierwszy lot wybrała sobie nowy, jakiś wywalony kontynent. Wybrała sobie Polskę burzową, super, dobry wybór. Cześć placek. O-o!
A no tak. Suisei. I Tetris. Swoją drogą mam nadzieję, że nie liczyliście wy na to, że będzie jakoś super sielankowo przez całą grę. Nie. Nie ma tak dobrze. Ku straciła swoje piórko. A raczej piórko Kuro. I od razu na początek gry wchodzi najlepszy motyw. Sweet of the Wisps. Więc... ja już jestem zadowolony. Hieny są tutaj. Hieny z tego. Hieny z Króla Lwa. Przyszły. Atramentowe moczary. Tutaj jesteśmy. I możemy zacząć się rozglądać po burzowej, deszczowej okolicy. Możemy, musimy szukać Ku. Mamy przeciwników, ale nie mamy jeszcze za bardzo jak sobie z nimi radzić, bo Ori nie ma już Zaina do pomocy. Okej, okay. Mamy tutaj kulę zdrowia. Tutaj są... skupiska blasku. Blask służy do handlowania z przyjaznymi istotami. Można go wymieniać na przedmioty i ulepszenia. Tutaj w tej grze nie ma takich level upów jak w Blind Forestie, że się stawiało Spirit Orba i się wbijało levele. Tutaj przedmioty, umiejętności trzeba dokupywać u handlarzy. I walutą tutaj jest blask. Tego nie możemy jeszcze pokonać. Łop! Najlepszy motyw, Boże, uwielbiam. Nazywa się Separated by the Storm. Polecam, jest śliczny, po prostu jest bardzo ładny. On tak sprzedaje sytuację. No jakby tytuł jest zgrany w sumie z samym utworem, bo no, rozdzieleni przez burzę. Wiemy z kontekstu, o kogo chodzi, o co chodzi. Więc szukamy. Czy mam jakiś plan, jak się gry metroidowe skończą? Nie skończą się. Dread wychodzi w październiku. Op. Fajne, przed chwilą była ciekawa tekstura. Możemy złapać pochodnie. Czemu myślałem, że dziś Ace? Ace turnieje będą po rezydencie. Nie no, ja pytałem już na przyszłość, po prostu. Że mi z głowy nie wypadło, że chcę coś takiego zrobić. Nie no, będzie Ori, później Metroidy, trzy gry, które na spokojnie, myślę, do Dreada starczą. Więc ja nie przewiduję, żeby coś się zadziało. Mamy pochodnie i tutaj jest ważna rzecz. Mianowicie Ori, raz, że może walczyć bronią białą, może walczyć wręcz. A po drugie ma jakiś tam moveset, to są cztery różne uderzenia. Może atakować w powietrzu, może też atakować takim swipe'em, zamachem. I co najważniejsze, pochodnie nie gaśnie mu w deszcz. Bardzo użyteczne. Także możemy użyć pochodni, żeby poradzić sobie z przeciwnikami pierwszymi na drodze. I tak jak wcześniej ja wspomniałem, Marcin też napisał, Ori zapomniał o swoich umiejętnościach, nie ma już baszowania. Mamy dalej Spirit Gate'y. A oczywiście potrzebujemy Keystone'u do tego.
rozbijamy wszystko, bo nam się te błyski, blaski przydadzą. Co ciekawe, jest to pochodnia, ale nie może spalić tych drewnianych zapór. No, no trudno. A nie, sorry, to może. Ale tamtej nie. Tej po prawej nie może. Jest bardziej wytrzymała, apparently. Hej, tok! A ja Tangelo? Ludzik. Widzę, że nie jesteś Mokim, nie pochodzisz z Niven. Byliśmy w Nibel, jesteśmy w Niven teraz. Ty Niven Veni Nigerłaku. Sam. Onok mi ira. Jotona nóż. Narakuti. Musimy przejść przez bramę duchów, tak? Spirit Gate. Potrzebujemy keystone'ów. Druga jest ze skini. I druga rzecz, którą Will of the Wisps nam wprowadza, jest... Znaczy się wprowadza. Poprzednio też mieliśmy oznaczenia misji, ale teraz mamy dokładny opis, cel, więc mamy na mapie świata pokazane, dokąd możemy zmierzać. Mamy też już od razu zaznaczony fragment energii. Przy okazji ważna rzecz, ale ataki wręcz wydłużają trochę nasz spot. To się przydaje przy takich małych, drobnych sequence breakach późniejszych. A jak już mówimy o sequence breakach... Ale bym se rozbujał kłodę. Jezu, jestem wredny. Tutaj możemy zejść, czy nie możemy zejść? Chyba możemy zejść. Chyba nawet powinniśmy zejść. Zresztą zaraz zobaczę, czy tutaj nie. Mamy już od razu też trzy jednostki energii. Nie jest tak jak w pierwszym Orim, gdzie energię dostawaliśmy po jakimś czasie i była jedna jednostka na start. Tutaj mamy trzy. Ale też z tego co pamiętam, to one będą trochę bardziej eksploatowalne w tym tytule. No i nie mamy też na starcie tych zapisów, jak one się nazywały. Nie możemy tworzyć tych punktów zapisu. Ale zbieramy więcej błysku. Mamy przeciwnika, z którym możemy walczyć w mele. Niesamowite. Który nas zabił. O kurczę. To było szybkie. No tak to jest. Trochę się trzeba przyzwyczaić do tego, że walczymy wręcz. To z pochodnią też trochę trudno jest wytrzeć dystans, jak mam być szczery. Trochę. A nie jest źle. Wtedy coś jakoś... Konkretnie spartoliłem. No ale zaraz nam zgaśnie pochodnia, bo musimy przejść przez wodospad. Po niebieskim muchu możemy chodzić. No Boże, ten motyw jest taki piękny. Przepraszam, ale on jest cudowny. Się rozpaczę zaraz. Jest nim coś takiego. Tak... Trudno mi jest to opisać. Jest nim po prostu coś takiego. Jest taki... Jednocześnie łapie za serce w ten sposób, że jest taki trochę smutnawy, a z drugiej strony jest też taki wyciszający bardzo. Ja go bardzo lubię przez to. Niestety nie możemy już nawalać w mele, więc straciliśmy naszą broń. Ja tak mam... Tak, to też. Mhm. Motyw papy drzewa w jedynce też jest taki bardzo wyciszający, uspokajający. Mamy jedną runę. Możemy ją Tokowi pokazać. Czy ja tam nie mogę przejść? Pewnie nie. Dam sobie spokój z tym na razie.
mamy bardzo mało umiejętności w ogóle. Więc nie ma sobie póki co zaprzątać głowy. Także mamy jedną runę, dawaj drugą runę. Utracony Sudaniwen, czy coś tu się niedobrego dzieje? Dzięki, stary. Dzięki za runę. W ogóle na pewno dźwięk jest okej, okay. Nie ściszyć wam go trochę. Czy gra mi nie zagłusza w ten sposób? Ja nie muszę przekrzykiwać ani nic? No trochę Simlish. W końcu to jest gra Xbox Game Studios, Microsoft. I tak dalej. Microsoft nie robił Simsów, tylko EA, ale one wychodziły na pecety, więc dlatego takie skarżenie. Proszę nie bić. Jest ideolo, fajnie. O! Cóż to za przemiłe stworzenie w to. Na pewno będzie chciało nam pomóc znaleźć kół. Mam takie przeczucie, wiecie? Czy możemy pływać? No tak, bo to jest przecież czysta woda. W czystej wodzie mogliśmy pływać w jedynce. O, kolce tu są. Ale w sumie rację przyznał Shinji'emu, że na przykład takie kolce jak to, bo tu są kolce, zobaczcie. Że takie kolce są mało widoczne na przykład. Ledwo co je zobaczyłem, ledwo co. No, ja się zgadzam z Marcinem. Mamy, słuchajcie, pierwszą sekwencję ucieczkową, już na samym początku gry. O bogowie, walka! Ej, to legitnie jest walka, musimy z nim walczyć tutaj. Zaraz umrę. Nie za bardzo wiem, jak mam skakiwać. Chociaż nie daję sobie rady jakoś. Okej. Udało nam się wilka odpędzić i oczywiście tutaj dalej nie przejdziemy w prawo, więc musimy wracać. I straciliśmy znowu pochodnie. Trochę szkód może... Mogliśmy trochę szkód narobić po drodze, ale to nieważne. Blokowała nam się ścieżka w dół. Nie mam hapeków. Leżę wyjca. Marcin, czy to jest ta piaskowa? Że tak już zapytam od razu in advance. Proszę ode mnie nie spierdalać, halo. Proszę nie uciekać ode mnie! Jestem miłym duszkiem lasu. O! I mamy pierwsze opiekuńcze drzewo. Czyli zbieramy pierwszą umiejętność po pół godzinie. Może trochę mniej niż pół, bo ja trochę przegadałem pierwsze 10 minut. I tracimy przytomność. Ups. Sebastianie, obiliśmy rejca złemu wilkowi. Naszą drugą pochodnią. I znaleźliśmy pierwsze opiekuńcze drzewo z abilitką. A Naru i Gumo są dalej na tym pierwszym kontynencie i szukają. Pulsat gracza. Tak, tipa, mamy kolejny kontynent, patera. Mnie to jeszcze czeka pewnie.
Słuchaj, Zuki, jak mnie mogą przez to wziąć do Polsat Telewizji i dawać mi Polsat pieniądze, to będę chyba promieniał jak to słońce z Polsatu. Możemy wykonać ataki combo, bo mamy błysk. Czyli mamy naszą pierwszą broń. Czyli przytrzymujemy sobie lewy trigger. Naciskamy guzik. I jest pierwszy miecz! Jak zobaczyłem to pierwszy raz, jak grałem, to byłem zachwycony. To jest takie... O, Blind Forest w sumie jakiś tam bieda kombat miał, tylko się strzelało. Fajnie było, jakby to rozbudowali. I co mi daje Will of the Wisps? I Will of the Wisps daje mi to! Świetlny miecz! Nie dość, że ja lubię miecze. To jeszcze... No lubię miecze. Nie dość, że lubię miecze, to lubię miecze. Późniejsze też są fajne. Późniejsze broń w ogóle są fajne. W ogóle fajne jest to, że Ori może walczyć wręcz. I mamy jakiś system walki w tej grze. Niesamowite. Już nie jest tylko strzelanie. Trzeba się będzie trochę postarać. Przy okazji ta walka jest też dynamiczna. Szybka, jakby to powiedzieli Anglosasi, snappy. Realizacja, jakby audio-wideo tej gry stoi na tak wysokim poziomie. No, czuję się siłę swoich uderzeń po prostu. Czy delikatne wibracje w padzie, czy taki trzęsący się ekran, głośniejsze dźwięki. No wszystko tutaj pasuje, wszystko ma jakiś cel. A to wszystko ostatecznie przekłada się na satysfakcję i mamy Neuron Activation. Jest zajebiście. Przy okazji mamy kamienie. Spirit Magnet jest tutaj, z Blind Forest. Will of the Wisps ma dwojakie podejście do umiejętności. Mamy umiejętności stałe, takie jak na przykład błysk i inne, które odblokujemy. I mamy umiejętności z kamieni, które dają nam pewne dodatkowe zdolności, które musimy wyposażyć i możemy ich mieć limitowaną ilość. Zdaje się, jak bardzo Hollow Knight miał wpływ na ten wybór designu. I tamtejsze, to co tam było, co się też zakładało w limitowanej ilości. Przy okazji mamy coś innego, co ja bardzo lubię w muzyce, czyli wariacje na temat jednego motywu. Hollow jest jedną ze sztandarowych jakby Metroidvanii generacji indie. Tak, to są hieny. Jako, że się zorientowały, że szukamy, to dają nam namiary na stworzenie, które wie wszystko o tym obszarze, czyli Kwolok. I mamy zadanie go znaleźć. I tyle. Have fun. Kwolok jest tu, a my jesteśmy tu. W ogóle po samej skali tego jednego obszaru można wywnioskować, jak duża jest mapa w Will of the Wisps w porównaniu do Blind Forest. Ta mapa jest wyraźnie większa. Tyle mogę powiedzieć. Op! Ja sobie zresumę, poczemu nie? Gdzie są health pick-upy? Wybrałem normalny, halo. Proszę mi dawać moje HP-ki z przeciwników, co to ma być? Nie mam run. A ty sobie chyba nie sequence breakuje tego. Nie, blisko jestem, ale nie dam rady. No, za mało dystansu zyskuję. Gdzie możemy iść? Tego nie przebijemy. Na dół możemy zejść. Okej. Okay.
zdaje się. Yep. Prawdopodobnie będziemy teraz zbierali trochę umiejętności do poruszania się. Cześć, Zyzik. Jako że Ori no, ma ich obecnie całe prawie że zero. Dzuk to jest miejsce na różne rzeczy. Tutaj mogą być bronie, i tak mogą być trzy różne. Mogą być jakieś dodatkowe skille. To miejsce na wszystko, to co Marcin powiedział. Dużo, dużo rzeczy można robić. He! Pewnie lekki sequence break, ale co tam? To też pewnie powinienem był tam wskoczyć normalnie. O, to jest jeszcze oponent. Jest dużo oponentów, to jest gauntlet. No tak, teraz można, jako że Ori walczy, to możemy spokojnie dawać więcej niż jednego przeciwnika. I są health pick-upy! Yay! Ale super. Dobra. Stąd nie wyjdziemy teraz. Także prawdopodobnie zaraz znajdziemy umiejętność, no właśnie, która pozwoli nam stąd wyjść jakoś. Jest kolejne drzewo. Podwójny skok. Mamy już double jumpa, Wislout. Jedna z pierwszych umiejętności, które dostajemy, to jest od razu podwójny skok. Bardzo wygodne. Zwłaszcza, że... Po prostu gracze, którzy grają w Blind Forest, już są tak przyzwyczajeni, że mają ten i double jumpa, i dasha, i na każdym kroku ich używają. Ja tak mam, na pewno. O! Proste skoki, niemożliwość ich zrobienia. Proszę. Powiedz mi więcej o tym. Okej. Okay. Cześć, Son. Hopla, hopla! Właśnie dałem jeszcze. No to gratuluję posiadnięcia nowej maszyny. Musi być potężny sprzęcior w takim razie. Ceny graf mocno spadły. Nice, nice, nice. Czyli co, któraś pewnie Nvidia z rodziny 3000. A nie, tu i tak nie mogliśmy zajść, więc gówno nie sequence break. Chociaż... I tu pewnie musieliśmy zejść na dół. RTX 3060. Nice, nice. Fajnie, fajnie. Nice, fajnie. O! I wybraliśmy... Nie, nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem tego. W ogóle nie zauważyłem, że mam ten kamień. Ale... Mamy wspinaczkę, możemy... Teraz przyczepiać się do ścian, tak jak... To jest jedna z ostatnich umiejętności, które dostaliśmy w Blind Forestie. Jest to jedna z pierwszych, jaką dostajemy w Wheel of the Wisps. Jest to napodczepialna pod kamień. To, że jest to na... podchodzi pod kamień, to mi się trochę nie podoba. No ale trudno. Jest studnia. Kurde, Niven i Nibel są tak podobne strukturalnie, dziwne. Dedykowana karta sieciowa. Holy shit. Nie no, dobrze, dobrze. Niech ci służy w takim razie, ten sprzęt. Tutaj będziemy potrzebowali stompa prawdopodobnie, żeby przejść dalej. Nawet jest krucha podłoga, widzimy. I tutaj też jest, to proszę. Ale to jest chyba pierwsza lokacja, tam jest krucha podłoga praktycznie.
Dobra, ciąg za wajchę. No. I teraz możemy... A nie, czyli my tam po tego double jumpa musieliśmy i żaden sequence breaking. O Boże, nie, przestań! Ori, turn the game console off right now. Don't worry, it's a game. It's a game, just like usual. Jeden z najlepszych plot twistów w historii. Ale to w swoim czasie. Mamy pierwszą runę. Przypominam, że musimy zebrać dwie runy, by the way. Bo to tu jesteśmy. Jak to mapowo wygląda? Pewnie musimy... No to już wyczyściliśmy w miarę cały teren. Oni mają części na magazynie. O kurczę! No ja mam ten, ja mam... Ten komp już mam ponad rok. I jestem z niego bardzo zadowolony, oczywiście. Dawaj, flexy, flexy, nie ma sprawy. Co teraz możemy jakieś zrobić, gdzieś pójść? A, może on nam pomoże rozbić te... Nie, nie pomoże. Nie działa to tak jak w tym Blind Forestie. Jezu, wiatr! O Boże, 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 wiatr! Przyjemne, powietrze! Czuję, że żyję! A też tak miałem z którymś moim starszym laptopem. To jest woda zatruta, więc nie możemy jej dotykać, obviously. Oczywiście biorąc pod uwagę, że ta gra wyszła już po definitywnej edycji Blind Foresta, to wszystkie umiejętności stamtąd też możemy się ich spodziewać w normalnej grze tu. No walka to jest bardzo prosta, ale bardzo satysfakcjonująca. To na pewno. To jest stompowalne, już widzę. Nie mamy stompa jeszcze. Jeszcze przez chwilę stompa mieć nie będziemy. Wydaje mi się, że to jest stompowalne. To jest dość zniszczalne. I mamy pierwszy fragment ogniwa zdrowia. Tak, tutaj mamy fragmenty. Nie mamy całych ogniw, całych life orbów i energy orbów, tylko mamy fragmenty. Trochę jak na przykład, nie wiem, blue orb fragmenty w DMC. Tak, zbierz trzy małe McGuffinki, żeby zebrać jednego całego McGuffina. Mi... Starego laptopa rozjebały Dark Souls, czy to pamiętam. Mok odważny. Czaszka wyjca, kieł wyjca. By the way, pamiętacie tego bossa, który nam... tego wielkiego wilka, który nam... którego odganiliśmy pochodnią? Popraw mnie ktoś, jeżeli się nie mylę, ale to było nasze pierwsze i ostatnie z nim starcie. Jego już nie ma. Możemy znaleźć kieł w pobliżu miejsca, gdzie walka miała miejsce. Zobaczcie, że nie ma tego miejsca znaczonego na mapie, więc sami musimy rozkminić. To jest dobre, bo nie ma takiego prowadzenia za rączkę, tylko chcesz to znajdź. Zresztą i tak podpowiedzi było mnóstwo, więc znajdziemy to niejako po drodze. Tutaj gdzieś ten kieł powinien być, pewnie będzie bardziej po prawej. Tak, w tej grze są walki z bossami.
Niesamowite, prawda? Sigma Male. Biorąc pod uwagę, że jedynka jako tako swoich walk z bossami nie miała w ogóle, to fakt, że takie są w Will of the Wisps jest ten. I widać jest od razu, że oni chcą to pokazać przez tą walkę z Wyjcem właśnie. Że, kurde, proszę bardzo, pasek zdrowia, boss, normalnie, boss w moim Orim. Bracia wpierdolec. Dobrze, że nie Ligma Mail, bo wtedy byśmy mieli problem. Enigma. Dobra, dajmy Mokowi kieł. Odważny i hojny. O tyle dobrze. Co mi dasz? Daje nam gorlecką rudę. Jest to MacGuffin, który będzie używany w jednym z większych sidequestów. To, że teraz nie możemy znaleźć do niego zastosowania, nie szkodzi absolutnie. Nie. Ta gra nie ma craftingu, jest tylko system sklepu, jeżeli dobrze pamiętam. Ale craftowanie jako takiego tutaj... Nie ma craftowania przedmiotów. Brawo, raz dawaj, otrzymuj więcej obrażeń, nie jestem teraz potrzebny, ten kamień. No, są takie modyfikatory właśnie. Również w tych kamieniach, także nie zdziwcie się, że takie rzeczy też będą nam wypadać. Trochę hapeków, tutaj mamy jakąś runę. Przyjąć światło możemy, co to będzie? To jest kolejna abilitka? Ha, dasz? Regeneracja. Aha! Więc... Pamiętacie, jak ostatnio punkty zapisu w endgame'ie, w Blind Forest'cie wykorzystywało się głównie po to, żeby leczyć, więc Will of the Wisps zrobiło z tego oddzielną mechanikę. To jest w ogóle jakiś lupo, jakkolwiek on jest. Tu jest coś i chcę po to wrócić. Nie wiem, czy teraz, czy... Spróbujemy teraz. Mianowicie, jak otrzymamy obrażenia, to teraz nie tworzymy po prostu tego punktu zapisu, tylko mamy normalną, dedykowaną umiejętność do przywracania nam HP-ków. Tu jest, z tego co pamiętam, tu jest gdzieś jakaś wajcha czy inny guzik, który otwiera to przejście do tego Energy Orba. To nie wiem, czy tutaj nie potrzebujemy jakiejś umiejętności, żeby go... żeby ten guzik, tudzież wajchę nacisnąć. Au. Kolejna zgapa z Hollowa. A no tak, bo tam przecież się też regenerowało używając Soul. Możemy double jumpem się dostać, nie musimy dołem przechodzić. Ale też możemy wejść tu. Tu już tak mogliśmy wejść, what the fuck, Sevik? Kurczę, Hollowa też trzeba będzie kiedyś przestreamować, ale... Nie powiem, żeby mi się jakoś bardzo do tego spieszyło? Na pewno kiedyś tak. Bo to jest bardzo dobre metroidvania. Ulala, czy ja nie mogę tutaj teraz wejść, ha? No, to by wyglądało. Chociaż nie, powinienem móc. Właśnie tutaj mogę na spokojnie wejść. Łatwo. Kolejna ruda gorlecka. Ja już po tym, jak ogarnąłem, jak wyjść z miasta za pierwszym razem, jak się tam wchodzi, jak się drzwi za tobą zamykają, to jak to ogarnąłem, to już później bardzo sprawnie mi wszystko poszło. Mamy trzy drogi, rozlewiska, albo Norę, albo Moczary. Pójdziemy na razie do Nory. Jakby... Eksploracja time! Mam nadzieję, że się nie spodziewaliście, że będę szedł prosto do głównego celu, bo trochę nie o to tu chodzi. I teraz wydaje mi się, że... Może nie będę tego teraz sprawdzał. No właśnie. Na szczęście mamy autosave'y tutaj. Ale wydaje mi się, że można odbijać te pociski.
To zaraz to sprawdzimy. Dokładnie. Nie, nie można, dobra. Jest chyba do tego skill oddzielny i dlatego mi się wydawało, że można. O! Czym się Irychon? O! Tutaj trzeba będzie mieć baszowanie. Wow! Ledwo, ledwo uszedłem z życiem. Czy tam na razie nie pójdziemy, basz jest potrzebny. Nie muszę walczyć, to nie walczę. Złota zasada. Wpadnie w kolce. Dawać mi hapeki. Tu jest jakaś umiejętność do kamienia kolejna, bardzo bym chciał ją zdobyć. I coś mi się zdaje, że będę mógł ją zdobyć. Ale nie będzie to jakieś bardzo proste. Mhm. Jest to wykonalne teraz, though, więc mogę się tym teraz zająć. Wydaje mi się, że jest to wykonalne teraz, przynajmniej. Te żuki trzeba atakować. Żuki, hehe. Od dupy strony. Zabijaj je ogniem. Nie mam ognia. O, op, op. Op. Się udało. Ez. Nie trzeba tutaj odnawiać HP-ków, bo na górze jest... Właśnie to jest to. Na górze jest też roślina od tego. Właśnie też można rozbić o ścianę i wtedy nie są... Takie kłopotliwe. Ten pająk też trzeba tylko jednym peletem naraz, więc nie jest aż tak problematyczny. Zdaje się. Ale niech wróci. Dziękuję. Teraz mam przeciwnika, który się przekopuje. I do tego też te kmioty. Dużej ilości naraz przeciwników, wow. Z tym sobie można w miarę łatwo chyba poradzić. Wystarczy po prostu wyjść ze śniegu tych kopaczy. Tylko łatwo odpojeść niż zrobić. Ajajajajaj. Grid. Gdzie mnie wywaliło? Albo jeszcze, nie no, stąd wracałem, dobra. Z tym mi się nie chce walczyć. To już ustaliłem. Chodź tu. Jakie są warunki, żeby Ori miał 5 uderzeń w combo? Bo widzę, że ja to osiągam. O, on utknął! On utknął, okej. Okay. Dobra. Teraz na spokojnie trzeba je wybejcić. Zdaje się. Jeden już padł. Dobra. Teraz drugi. On już jest na końcówce, także zaraz będziemy mieli go z głowy. I co? A jeszcze nie koniec.
To może być mój koniec, doł. Czyli to jest chyba ostatni zestaw przeciwników, do ten, który teraz widzimy, więc powinien, jak zrobimy to, to powinno być ostatnia, to powinno być ostatnia rzecz przed odblokowaniem tego kamienia. Dobra. Grizy niepotrzebny. A, bo to nam odnawia dwa punkty zdrowia, zobaczcie. Bardzo dobrze. Chodź tu. Dobra. Dobra. I dobra. Teraz węży się pozbyć. No cóż mogę rzec, zawsze wolałem zero. Bez tego się pozbyć jak najszybciej. Dobra, jeden z głowy. Drugi z głowy i mam hapeki. Okej, porobione. Teraz powinno być tyle łatwiej. A jeszcze ten główniak tu jest. Jest! Udało się! Znaczy to chyba była bardziej analogia na zasadzie, że w jedynce się strzelało, w dwójce się ciacha mieczem. Transfuzja. Zużywaj zdrowie, by rzucać zaklęcie, gdy nie masz już energii. Czyli jak rzucę regenerację, mając... mając dwa punkty życia i zero energii... to odnawia mi się jeden punkt życia? Bo regeneracja odnawia dwa chyba? Tchonking. Wow. Okej. Nie będę sobie tego na razie wyposażał, do. Nie jest to aż tak istotny upgrade. Lewą stronę na razie chyba wyczyściliśmy na tyle, na ile się w tym momencie dało. Idziemy w takim razie teraz w tę stronę. Tam, gdzie jest ten Lupo. Tędy? Tędy. Dalej nie, gdzie jest ta wajcha i czy w ogóle możemy ją teraz ten aktywować. Zdaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien. Męczy mnie to. Zwłaszcza, że jak już odkryłem, jak się to otwiera, to było to dla mnie łatwiejsze niż... niż myślałem, że będzie. W tenisa gramy, w siatkówkę. Odbijamy tego ziomeczka. W Bains? I teraz w lewo, dobra.
Teraz możemy stąd wyjść. O, pamiętam, że przecież tutaj byliśmy. Ale spadliśmy właśnie dlatego, że potrzebowaliśmy tego double jumpa. Widać, że w ogóle rozjaśniło się teraz. Już nie pada, nie leje, wschodzi słońce. I jest Lupo. Anuś! Hany! Sprzedawca map. Jak ten... Okej, mamy mapę Moczar. 40%. I widzimy, że to... mała miejscówka to nie jest. I tu jest jeszcze drzewo. No proszę. Przynajmniej ma... o tyle dobrze, nie? Bo niestety mapa w Hollow Knightie to jest trochę... żyg. To jest siedlisko, cokolwiek to by było. Kolejne drzewo, więc to jest kolejna umiejętność. Podłoga i drzewo, więc jeszcze mamy trochę drzew do odhaczenia. Fajne. Idziemy dalej. Mamy mapę. Wiemy mniej więcej, dokąd idziemy. Chcemy na pewno wyjść na te... na ten duży, otwarty obszar. To jest miejsce, którego szukamy. And come on, mapa w Hollow Knightie jest do dupy. Nie no, bez przesady, ale jest... zostawię trochę do życzenia. Mamy kolejny kamień. O! Czysto pozytywny. Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 10%. Mnie chyba najbardziej wkurzało to, że mimo, że miało się ten... to urządzenie do... jak się kupiło upgrade do rysowania mapy, w sensie, że można było po prostu sobie tam uzupełniać, to i tak trzeba było mieć wykupioną mapę, żeby cokolwiek na niej rysować. Ja uważam, że to było bez sensu. No bo na logikę, jak gdzieś wchodzisz, to możesz mniej więcej sobie ten... Ja robiłem mapy w Metroidzie, nie były idealne, ale nie musiałem wcześniej, kurde, kupować presetu mapy, żeby mu zrysować mapę. Tu po lewej są jeszcze rzeczy. Ja bym sprawdził, czy tutaj po lewej jeszcze czegoś nie można złapać. No ale o Hollow Knightie jeszcze pogadamy, jak... będę miał okazję go streamować, mam nadzieję, kiedyś tam. Tutaj zaczynaliśmy, pamiętam. Tu jest ten duży... klaster... z błysków. Jakkolwiek do cholery się do niego dostaniemy. Okej, widzę, jak tam po prawo można wejść, bez kombinowania. No to jest kolejny fragment. Life Cella. Nie lubiłem gry, więc zrobię ją na 200%. Wow. Okej, mamy arcytrudne zadanie odsunięcia kamienia, żeby dostać ten upgrade. Okej, czyli wystarczą dwa. Wystarczą dwa i mamy całe HP-ki. Nie, to mało. Tutaj basz jest przydatny i to bez dwóch zdań, bez dyskusji, więc możemy stąd iść. A przynajmniej mamy... 4 HP-ki, a to zawsze jest plus. Zamiast 3.
A to przez naprawdę nie odniosłem wrażenia, że Hollow Knight jest nieuczciwie trudny na żadnym chyba etapie. Inna sprawa, w ogóle nie odniosłem, żeby był jakiś bardzo trudny, przynajmniej jak się przechodzi, że tak powiem, normalnie. Bez jakiegoś większego szukania bonusów. Wukong! Oho. No to Kuro 2. A raczej wrzask. Kuro zombie. Już Wukong jest zbrojmistrzem. I mamy zniżkę na pierwszy zakup. Co my tu mamy? Piorun niszczy kruche podłoże, grzmot niszczy kruche podłoże. I niestety, jakkolwiek uwielbiam, kocham piorun. Uwielbiam tę umiejętność. To wezmę grzmot przez to, że nie zużywa energii na pierwszą. A niszczy kruche podłoże, więc jest praktycznie stompem. Strażnik to jest taki autoatakujący zain. Więc to w ogóle nie interesuje mnie to. Możemy przetestować w siedlisku. Nowa pogłoska. Pogłoska, czyli takie... To jest nasza nowa umiejętność. To jest właśnie grzmot. Dwuuderzeniowe combo. Nic skomplikowanego. A teraz możemy powracać wszędzie tu. Najpierw chciałbym znaleźć studnię, do. Jeżeli gdzieś byśmy znaleźli studnię, to ja wtedy wrócę, bo to jest jednak backtrackingu kawałek. Hehe, frajer. Motto ulubiona broń. Jest potężna. To jest taki ciekawy... Ciekawa struktura, z którą na razie nic nie możemy zrobić. No to jest w porządku. Ja nie jestem wielkim fanem, ale na pewno doceniam to, jak czuć siłę uderzenia. I ciężar broni. No jest mocna. To na pewno. Tędy sobie powinniśmy dotrzeć do siedliska, jak będziemy szli. Tu coś jest. Większe skupisko blasku. Nie w tę stronę, Ori. Czy tu coś jest? No wiadomo, kolejna gorlecka ruda. Gorlik gun. Mocne jest, mówiłem. O Boże. Okej, co ja robię najlepszego? Leczę się. Łatwo. Tutaj po prawej jest siedlisko, ale po lewej mamy... fragment energii. Fragment ogniwa energii. Jeszcze jeden i będziemy mieli cztery... punkty energii. Energii, energii, energii. Jest siedlisko! Ale będzie San Francisco. Hehe, ha! Co robi się w siedliskach, możecie zapytać. Siedliska to są takie gauntlety. Serie walk. Więc jak widać, Ori naprawdę chce zaznaczyć, hej, tu bardzo dużo się walczy. No i ten moc się tutaj bardzo przydaje, bo niszczy owady.
Zwykły błysk też się jak najbardziej przydaje tutaj. Dwie jednostki energii są regenerowane za każdym... za każdą wykonaną serią. O Boże, kolce! I koniec, to było na tyle. Za siedliska dostajemy ulepszenie miejsca na kamienie, czyli możemy wrzucać więcej kamieni. Mamy teraz 4 możliwe do wrzucenia, czyli możemy do tych 3 dorzucić jeszcze jeden, ale nie będę dorzucał żadnego. Nie czuję takiej potrzeby. Od razu widać, że mamy drugie siedlisko tu, ale to dopiero mówię, jak dostaniemy jakiegoś warpa, bo backtrackingu trochę tu jest, ja nie mam za bardzo ochoty się bawić teraz w tak szeroko zakrojony backtracking. Cześć Sylwio! Jak żyćko? Jak tam? Spóźniłeś się tylko o godzinę 15 minut. A tu możemy zejść na dół. Tędy. Kaden. Co dobrego na kolację masz? Co było warte spóźnienia się na stream? Powiedz ty mi. Chcę wiedzieć. Pomidor. Dobra, mamy błysk kolejny. I tu w końcu powinna być zniszczalna powierzchnia. I jest. I mamy kolejny fragment ogniwa zdrowia. Czyli to leci w miarę szybko. Which is good. Offer to jest nasz ziomek od upgrade'ów do ataku, od broni, nowych umiejętności w tym segmencie, w tym rejonie łazarskim. Czy ja tu wrócę normalnie? Tak, wrócę. Wróciłbym, gdybym nie był głupi i dał mu się zaczepić o te niebieskie pnącza. Ale niestety, I'm a dumb. Wracamy na dużą, otwartą przestrzeń. Yeet! Ten motto jest inny wielki. Yeet! To jest z nim piękne. Przemierzmy te lokacje. Na pewno się przydaje do ogłuszania przeciwników, bo to większość tych mniejszych stworzeń wybije z równowagi przy atakowaniu. Tu jesteśmy Prince of Persia, bo bujamy się na drążku i robimy wyskok. Trochę precyzyjnego platformowania, znaczy precyzyjnego jak precyzyjnego, no. Nie jest to jakieś nie wiadomo jakie. Tu możemy do ofera spaść. Tu możemy zrobić mały skok, żeby nie nadziać się. Niepotrzebnie. Tutaj nie będę na razie schodził, nie ma po co. No, Will of the Wisp bardzo rozbudowuje względem jedynki. Bardzo. Jest dużo więcej interakcji z otoczeniem, na pewno. Cóż my tu mamy? Drzewo! Więc niedługo powinniśmy zgarnąć kolejną abilitkę. Ja wiem, co chyba będzie za abilitka. Już widzę po otoczeniu ogólnym. Co my tu zrobimy? Już się zaraz, w sumie nie tak zaraz chyba, bo ta strefa jest zalana. Ta! I Moki widziały. Widzieli. Ku.
w milczącym lesie. Myszka Moki. O Boże. O. Na szczęście wiemy, że Kwolok to dobry ziomek. Przynajmniej z tego, co mówią Moki. Moki Kwoloki. Jest i tok. Wzrok wielkiego... To jest posąg Kwoloka. Ajisa Mihira? Mi Ajisa. Na razie nic nie zrobimy z tym. Ono mim, Jinzielo dusza tan. Narakudin. It's okay na nóż. No, słyszałem, że Genshin ma takie Breath of the Wildowe elementy. Kwolok jest super fajny. No ale niestety nie udało mu się powstrzymać zepsucia. A nam się udało powstrzymać toksyczne wody, więc możemy iść do drzewa, okej, okay, git. Wow. Ta gra to darmowy bot dla... Okej. Fine. Nie grałem, więc nie wiem. No to co? Co tutaj dostaniemy? Spytacie. Już odpowiadam. No raczej grałem w zespole. Iskrę dostajemy. Mamy łuk. Przyporządkuję go pod B, bo ja lubię mieć swój młot i swój błysk. Łuk zużywa energię. Ale jest też naprowadzający. Zresztą dużo tej energii znowuż nie zużywa. To są naprawdę ułamkowe. 1/4 chyba. Tak, 1/4 energii. Działa tylko przez pewien czas. Dobra. Możemy strzelać w włącznik do światła. Czekajcie. Strzeliłem. Trochę mi się ciemnawo zrobiło. Możemy strzelać w te niebieskie elementy, wyglądające trochę jak oczy. Tylko one są na czas niektóre. Trzeba mieć na uwadze. Tu mamy coś ciekawego, czymkolwiek by to nie było. Oko, okej. Okay. Czyli to jest oko, które pewnie musimy zanieść, jedno z dwóch, do Kwoloka. Tam jest kolejne miejsce na strzał. I mamy drugie oko. Nice. Dobra, nie wydaje mi się, żeby było coś, co pomijam. No naprawdę, chciałbym wrócić tu. Ale studni tutaj nie ma. Wydaje mi się, że przez całe atramentowe... Moczary jest tylko ta jedna studnia. Co czyni rzeczy trochę trudnymi, jak się chce tutaj efektywnie backtrackować. Dobra. Przejście dalej odblokowane.
oczy Kwoloka ujrzały wybranego. Jesteśmy w odmęcie Kwoloka. Jest kolejny merchant chyba. Klient, który chce. Mamy kamienie do kupienia. Podmiana maksymalna zdrowia z energią. Wydajność zmniejsza potrzebną energię o 50% i zwiększa otrzymywane obrażenie. Nie, dziękuję. Precyzja 10% szansy na kryty. Czyli takie kryty w sumie. Dodatkowe zaczynanie ten są wrogą. Dodatkowe ogniwa. Pierzasty podróżnik. Dobra. Możemy też ulepszać kamienie, które mamy, zobaczcie. Więc tutaj następny poziom tego kamienia z wytrzymałością zmniejsza za obrażenie 20%. Tutaj mamy dwa dodatkowe ogniwa, ale na razie będę błysk po prostu zatrzymywał. Weźmiemy sobie dodatkowe ogniwo energii, bo to zawsze się przydaje, Imo. No i idziemy do... Kurwy, co to było? Do odmętu. To oczywiście łuk będzie wykorzystywany w szerokim zakresie. No chciałbym z te studnie jeszcze dzisiaj zahaczyć. Jest miejsce, w którym cienie urządzają gonitwy. To jest warte sprawdzenia, jest strasznie na dole. Jest strasznie na dole tej lokacji, ale w naszym życiu i tak będziemy tam mimo chodem. Na razie sobie chyba przyrzutkuję generację pod Y, bo tutaj tego łuku będzie korzystali często. A jednak nie jestem na tyle silny, żeby ta regeneracja mi się miała nie przydać nigdzie. Możemy teraz zejść w dół. Opuściliśmy toksyczną wodę. Lubię ścieżkę dźwiękową z Yozel Wisp też. Wydaje mi się, że z pierwszego Rigo bardziej, ale ta jest też bardzo klimatyczna i ma swój urok. Nie mogę strzelić jeszcze w to fioletowe oko, I guess. Tutaj też nie mogę pójść. Niestety, nie farcik. Wow. No to już wchodzimy w toksyczną wodę, nie chcę tutaj iść. Chciałbym to wyłączyć. Bo tu z kolei możemy przejść i tu pewnie trzeba przejść, żeby móc dalej poziom wody opuścić. Tak. Tu potrzebujemy opuścić coś, żeby otworzyły się te drzwi. Zobaczymy, co to może być. Tam jest kamień, dobra, to już widzę, co? Aha. W ten sposób, to po prostu tu wskoczy i tu idnie zaraz na dół. Sprytnie. Teraz trzeba to doprowadzić do tego klocka, który jest odpowiedzialny za mechanizm drzwi. Teraz zrobimy coś takiego. O Boże, utknąłem. Step Ori, utknąłem. I teraz powinniśmy odpalić to i wyłączyć to.
No i w ten sposób przynosimy głaz na ten poziom. Chris Redfield. Nie no, Ori nie bije kamieni. Umówmy się. Wróciłem chyba. Continue the Redfield lineage. Wow, na czas to jest, a. Przynajmniej poziom wody powinien zostać opuszczony dalej. Tam jest też jakaś dźwignia. I po co ona mi? A, tędy odlokowujemy. Wracamy. Bo inaczej byśmy wrócić nie mogli. Chyba, tak mi się wydaje. Z dystansu to z dystansu. Można na dystans walczyć. Ori nie ma z tym problemu. Ewidentnie. Wow, wybuchowe. Dobre, wybuchowe. Wracamy na górę. Co teraz trzeba zrobić? Po prostu schodzić dalej w dół. I get it. Można zejść jak człowiek. I co my tutaj mamy? Kolejny błysk. Więcej waluty. No więcej upgrade'ów, jak już dotrzemy do odpowiednich merchantów. Dobrze, że kryształy tutaj są dosyć rozsądnie rozprowadzane. Nigdy nie mam wrażenia, że może broni zabraknąć. I mamy piąte ogniwo energii. Czwarte, w sensie oficjalnie piąte z tym upgrade'em. Ja zawsze jestem zdania, że im więcej energii w early game'ie, tym lepiej. Tej energii zawsze gdzieś tam jakoś brakuje. Jak już mówimy o energii, tutaj widać, że na mapie zaznaczony jest kolejny fragment. Wow, ja... Okej. Okay. Ja umarłem. To było ciekawe. Nie no, nie dam rady bez młota, nie dam. Jest za dobry. Zbyt satysfakcjonujący hit. Ups. Tak zwane problemy. Ale to chyba trzeba zrobić w ten sposób. Tego się uchwycić. Można też tak. Co nam to daje? Co nam to dało? Nic nam to nie dało? Super. Ja w to nie trafiłem w końcu? Mogłem w to nie trafić, I guess. No, come on! Don't be that way. O! Dasz by mi się tu przydał.
Mam nadzieję, że następną umiejętnością, którą dostajemy, jest dash. Nie trafiam w to. Ha? Ja w to... Nie rozumiem. Nie, no dobra, mam okulary. To ja tego mam teraz nie aktywować? Czy co? Szczelność, okej. A co chodzi z tym okiem? Czuję się striggerowany! Centralnie w nie trafiam, dlaczego to nie działa? Widzicie to, że ja w to oko totalnie trafiam i ono totalnie nic nie robi. Jest lupo, czyli mapa. Ja się tu dostanę, ja się tu dostałem, okej. Okay. Dawaj mapę. Kwolok, strażnik moczarów, coś tam, mapa, blask, dziękuję. Dobra, tu jest nasz dash. Chciałbym, żeby to był dash. To jest kolejne drzewo. I tu jest studnia. Studnia jest tak blisko, a tak daleko. No nic. No backtracking sobie pozwolę pewnie dopiero na następnym streamie, w przyszły czwartek. Dobrze jest wrócić do Wheel of the Wisps. Gra się w to bardzo przyjemnie. Płynne sterowanie. Ta swoboda ruchu, płynność, to jest niesamowite. Dlatego się w to gra przyjemnie. Responsywne sterowanie. Wszystko działa tak jak trzeba. Przeciwnicy, które się wbijają w kolce, też działają jak trzeba. Są te gonitwy. Generalnie gonitwa to jest wyścig z czasem na pewnej wyznaczonej mapie. Ale musimy znaleźć... punkt startowy, żeby zacząć naszą gonitwę. O, żuk. Cześć, żuk. Szczęście młotem możemy rozwalić mu skorupę, więc nie jest aż taki problematyczny. Czy chodzi o kawalierę? Co tym razem? Jakie będzie... Jestem na 90% pewien, że to dasz. Zryw. Nie dość, że mamy zwykły dash, to mamy też od razu air dash, co jest fantastyczne. Nie musimy dokupywać oddzielnej umiejętności do tego, po prostu mamy dasha. Nie ukrywam, bardzo mnie to cieszy. Cringe is king.
trochę cringe'u w życiu to jest nieszkodliwe społecznie. King cringe zone. Bardzo się cieszę z tego i jest to na duży plus, że Will of the Wisps daje esencjalne, takie najważniejsze umiejętności, jeżeli chodzi o poruszanie się już na starcie. Double jump, dash. One przychodzą szybko. Można z nich od razu korzystać, cieszyć się tą płynnością jak najszybciej. Że poustawiałem sobie. Tak chcę. Sekrecik. Chciałbym znaleźć... A, tu jest punkt startowy gonitwy, dobra. Zrobilibyśmy sobie gonitwę i doszlibyśmy do studni i pewnie na studni by się nasze dzisiejsze przygody skończyły. No jest bardzo przyjemnie. Bardzo świetnie się gra. Ja chyba każdą gonitwę skończyłem. Tak, wydaje mi się, że każdą. No, zrobiłem każdą gonitwę. Moim zdaniem są dosyć przyjemne, nie są problematyczne przez to, że trasy są w miarę krótkie i od razu jak nawet się nie uda, się cofasz na początek automatycznie, z tego co pamiętam. Dla mnie jest takim całkiem przyjemnym, nieszkodliwym sidequestem, a rozumiem, że może się nie podobać. Zajebane. Piękne to jest. Ori, rozkurwiator wszechświatów. Tu nie ma co, trzeba złota go napieprzać. Fajne combo robisz mieczem i młotem. Co masz na myśli? Że ja robię, czy się robi? Po prostu jakoś fajnie. No tak! Dla mnie to jest optymalny sposób pożycia. Maksymalizujesz dymyg. I tu jest od razu fragment ogniwa zdrowia. Mamy 5 jednostek. I przy okazji punkt startowy do gonitwy. Jest pokazana trasa. Możemy więc zrobić sobie taką małą powtórkę. Na początek ona nie jest jakoś bardzo trudna. Byleby dostać się na sam dół i do punktu startowego. Nie w tę stronę. I gotowe. Duch to jest po prostu, no... Duch Oriego. W kształcie Oriego. Po prostu. Nie wiem, czy dev... A, że kto gra. No to jest jakiś zaprogramowany z góry. To nie jest jakoś po sieci nic. Są rankingi, więc... Można się ścigać z duchami innych graczy, mi się wydaje, żeby po prostu później wgrywać ducha, do którego masz najbliżej, żeby go pokonać. Invader.
I dostajemy całkiem porządny zastrzyk błysku. Przy okazji znowu gonitwy, to jest kolejna okazja, żeby pozachwycać się płynnym movementem. Jak się uda wykonać całą trasę płynnie, to jest taka satysfakcja, uwielbiam to! I nut. The ghost nutted! Czy ja chcę? Nie chcę, bo nawet nie wiem, gdzie jest ten fragment. Powiem tak, biorąc pod uwagę Blind Forest, to można się spodziewać, że te wody zostaną w swoim czasie oczyszczone. I want the ghost pizza! And I swing. Wow! Czy Joel nie miał wypuszczać jakichś nowych Super Ghostbustersów w ogóle? Co się z nimi dzieje? Dlaczego ich nie ma? I want Super Ghostbusters 2. Tutaj możemy się przydaszować i tu chyba możemy trafić w końcu w to oko. Eye of Helios. You smell of poo poo pee pee. Tam jest Moki. Moki z boki. Czy on nie chciał czegoś? On o gonitwach mówił, dobra. Dobra, mamy jeszcze chwilę czasu. To zanim pójdziemy do Kwoloka, od Kwoloka zaczniemy następny odcinek. To jeszcze trochę drogi do Kwoloka mamy. Ale najpierw jednego z trzech. Co to jest za ten? Co to jest za anime RPG? Grandma's died! Tu jest ten. Tu jest znowu najlepszy motyw, ale tu jest też kolejny slot na kamienie. W sensie siedlisko. I od razu wyczyścimy. Zaraz mogę się pozbyć strzału, bo nie zamierzam z nich korzystać. Ze strzału raczej dużo nie będę korzystał, to mogę od razu powiedzieć. Nie jestem wielkim zwolennikiem. Au. Heal. Dobra. Ile tego? O tak. Give it to me, baby. Mamy jeden cykl przeciwników. Wow. Kolcowy. Pokonany. Mamy kolejny upgrade na kamienie. I nie mam co w niego włożyć. Szybkostrzelność? Nie. Brawura? Nie. Transfuzja? Nie. Dajcie mi z tym spokój.
Szkoda mi, że ta, że ten motyw nie... nie leci w większej ilości lokacji. Praktycznie zaraz jak wyjdziemy z leżowej wyjce, to on się kończy, no ale... trzeba doceniać, póki jest. Czy to jest rozbijalne tym? Jest, okej. Okay. Myślałem, że może nie być. Kolejna ruda. Gorlecka. Czy ja mogę zobaczyć, co jest tam po lewej? Well, apparently... tutaj na pewno mogę. A, bo I smell of pupu pipi, dlatego nie mogłem, bo nie zauważyłem, że tu jest przejście. A, eksplozja! To mnie jeszcze zraniło, nie wierzę w to. Uuu, kolejny fragment ogniwa życia. Dajcie mi to. Jeszcze jeden i będą hapeki z tego. Stick fight był przyjemną grą, tylko potencjalnie może się znudzić po chwili grania. Nie ukrywam. Jak to wygląda na mapie? No tak to na mapie wygląda, że tutaj na tyle, na ile mogliśmy, to chyba już zwiedziliśmy, co się dało. Reszta obszaru jest w jakiś sposób blokowana, więc możemy wracać do fontanny i sobie zapisać przy kwoloku. No i dobra, to było na tyle na dzisiaj. Albo w sumie jeszcze zanim to tu będzie tyle na dzisiaj. Ale tak czy siak to było na tyle. Bardzo przyjemnie się wraca do Will of the Wisps, ta gra jest tak dobra. Blind Forest i Will of the Wisps to są znakomite metroidvanie w moim odczuciu. Bardzo lubię obydwie. No a ta gra dopiero się rozkręca, co zobaczymy za tydzień we czwartek, a w niedzielę zapraszam na kolejną odsłonę Residenta 7, gdzie będziemy wracali do zwiedzania statku. Także to było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.